Jeżeli są próby sabotażu wobec państwa, no to oczywiście automatycznie zagrożone jest też życie osób sprawujących władzę. To jest wyzwanie zawsze dla służb wszelakich. Sprawy ochrony regulują bardzo precyzyjnie przepisy prawa w Polsce. Należy je przestrzegać i prawa międzynarodowego. Każdy taki sygnał o możliwym sabotażu, akcji terrorystycznej, o charakterze terrorystycznym, trzeba rozważać również w kontekście osób sprawujących najwyższe urzędy państwowe. Przypomnę zabójstwo prezydenta Adamowicza. To wynikało z ogromnych podziałów społecznych, z hejtu, z nienawiści, z fali, która się przelewała przez Polskę. I dzisiaj też stoimy przed wyzwaniem połączenia, odbudowy wspólnoty, naprawienia relacji między nami. To jest ogromne wyzwanie, dotyczy widać nie tylko Polski, dotyczy wielu państw. Bardzo łatwo kogoś obrazić, bardzo łatwo kogoś rzucić jakimś słowem, wyrządzić krzywdę najpierw słowną, a od krzywdy, którą wyrządza słowo, już bardzo jest blisko do krzywdy wyrządzonej w sposób fizyczny, do strzału, do pchnięcia nożem. Widać, że Europa jest na zakręcie, świat jest na zakręcie w swojej historii, która jest chyba najtrudniejszy moment od końca II wojny światowej. Te zagrożenia ze strony Rosji, wojna w Ukrainie, podziały społeczne, populiści, którzy zyskują pogłos, emocje i łatwość rzucania różnego rodzaju fake newsów, kłamstw i niszczenia ludzi za pomocą czasem jednego słowa, a jak to słowo nie wystarczy, to za pomocą pistoletu czy noża. Ja bym powiedział tak, im więcej PSL-u umiarkowanych postaw, tym będzie normalniej. To by była odpowiedź moja polityczna, ale to by było za mało, to by było bardzo płytkie z mojej strony, gdybym tylko w ten sposób na to patrzył. Trzeba zrobić krok do tyłu, uderzyć się we własne piersi najpierw, też się zastanowić, czy się nie przesadza, czy się nie przeginam, mówiąc wprost, gdzie przekraczamy tą granicę, czy gonienie za lajkami i za chwilową czasem popularnością za wszelką cenę jest opłacalne, czy warto taką wszelką cenę płacić, czy gdzieś się zagubiliśmy, że straciliśmy z oczu ten cel, do którego dążymy, jakiś wektor się nam poprzestawiał i jesteśmy jako społeczeństwo, jako wszyscy, bo to politycy nie są inni od społeczeństwa, ani społeczeństwo nie jest inne od polityków. To nie jest tak, że jest jakaś grupa, która jest obładnięta rządzą chamstwa, obłudy i nienawiści, tylko gdzieś to u nas wszystkich jest i pewnie nie ma środowiska, które byłoby od tego wolne. Trzy kroki do tyłu, to bym proponował i naprawdę, żeby nie było tak, że sytuacja zagrożenia zewnętrznego dopiero zbuduje jakąś wspólnotę Polaków, bo nawet jak już trwa wojna na Ukrainie, nawet jak dochodzi do naprawdę strasznych rzeczy wokół nas, to my wciąż zapędzeni jesteśmy w wojnie polsko-polskiej. To jest strasznie niebezpieczne.